Państwo TikTokicze, tak na gorąco konferencja prasowa PO w Wejherowie. Najprawdopodobniej do wyborów zostało 100 dni. 100 dni, czyli mamy taką swoistą studniówkę. Pamiętamy to z lat wcześniejszych, z liceum, że to jest taki czas pełnej mobilizacji. Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, aby dołączyli się do nas, aby dołączyli się do obywatelskiej kontroli wyborów. To bardzo proste. Wystarczy wejść na OKW, Koalicja Obywatelska pilnuje wybory.pl, wypełnić formularz i zgłosić się. Mamy w Polsce blisko 24 tysiące komisji. Potrzebujemy 24 tysięcy osób, które będą pilnowały, aby PiS... Jesteśmy w Wejherowie, konferencja trwa, PO. Mamy piękną pogodę, proszę bardzo. Ratusz, który niestety jest cały czas zamknięty dla petentów. Pytanie dlaczego, nie wiem. Jakub Wejher, proszę. No pięknie jest tu w tym Wejherowie. Mówią o drożyźnie, mówią o tym, że otrzymują telefony. Brzydkie telefony ze strony przeciwnej, czyli socjalistycznego PiS-u. Ja akurat tu w Wejherowie, na placu Wejhera, doświadczyłem przemocy, chamstwa, prostactwa. Zostałem tutaj słownie zaatakowany przez zwolenników socjalistycznego PiS-u w trakcie wizyty premiera Morawieckiego w Wejherowie, a to miało miejsce w połowie 2020 roku. Takie są fakty. Tu na placu Wejhera, tu niedaleko Jakuba Wejhera zostałem, proszę Państwa, zatrzymany przez milicjanta Bartłomieja Pipkę. Zaprowadzony tam do ratusza, straż miejska tam się mieści. Tam bezczelnie mi wyrwano telefon, proszę Państwa, tak. Zostałem pomówiony przez pisowców, wniosek skierowany do sądu. Kara 270 zł, złożyłem odwołanie, gdyż takie mam prawo. Walka o prawdę trwała 2 lata, dzisiaj jest pierwsza rocznica mojego takiego indywidualnego zwycięstwa z tym barbarzyństwem, z tymi zwyrodnialcami, a jestem opiekunem osoby niepełnosprawnej, wujka, jako bratanek bez środków do życia, bez żadnego wsparcia. No taki klimat tu w Polsce, tu w Wejherowie jest. Niestety smutno mi o tym mówić, ale tą walkę ja zwyciężyłem. Niestety nie uzyskałem żadnego wsparcia, absolutnie żadnego wsparcia ze strony jakiejkolwiek siły politycznej tu w Polsce. Komu oni służą? Ja sobie tak zadaję pytanie, komu oni służą? A dzisiaj jest właśnie taka kampania przedwyborcza, jak usłyszałem, 100 dni do wyborów, tak? No ja tak proponuję, jeżeli chcą wygrać te wybory, to muszą podnieść tą stawkę, nie te 800+. Ja otrzymałem nawet tutaj, pokażę Państwu, bo mam schowane, będę mówił cicho, bo tam trwa konferencja, taką lotkę 800+. No, szanowni wyborcy, miłośnicy PO, jeżeli chcecie wygrać te wybory, musicie podnieść tą stawkę na 1000+. Ja to tak Wam radzę. Ja, będąc na przykład w Waszej skórze, chciałbym wygrać te wybory, wiadomo, gdyż to są naprawdę intratne posady, to jest naprawdę coś, to jest kasa, to jest naprawdę ustawienie dla wielu, wielu ludzi. I dlatego warto wygrywać wybory w Polsce. No to trzeba stawkę podnieść na 1000+ i elektorat socjalny wybierze i poprze 1000+. Ja tak tutaj cicho Wam podpowiadam, tak? Nie musicie się sugerować moimi podpowiedziami, ale no, dopóki to społeczeństwo nie uzna, że tylko z pracy można się bogacić, tak jak Polacy wyjeżdżają za granicę pracując, tam można się wzbogacić, tak tutaj, no niestety tej wiedzy jeszcze nie ma na tym poziomie, że z pracy można się wzbogacić, że z pracy można naprawdę podnieść poziom, standard życia, a nie jakimś tam rozdawnictwem,
pieniędzmi, które są niewątpliwie dodrukowywane, dopisywane, te zera na kontach, no i wtedy są szwindle, no bo jakżeżby inaczej wybrnąć z tej sytuacji? Hiperinflacja i to mamy, z tym mamy do czynienia tu w Polsce. Hiperinflacja, proszę Państwa, podają 11,5%, a w praktyce dla osób o niskich dochodach jest już prawie 80% hiperinflacja, proszę Państwa, to jest bardzo odczuwalne. A co gorsza, i to się odbije czkawką, i to już wkrótce będzie bardzo, bardzo odczuwalne, ludzie, którzy w nieco normalniejszych czasach zaoszczędzili troszkę pieniędzy, więcej niż troszkę pieniędzy, teraz te pieniądze tracą, one tracą na wartości, stają się po prostu totalnymi szmatami, ludzie są zeszmaceni, ujemne stopy procentowe, proszę Państwa, od kilku lat. No to jest absurd, to jest anomalia niespotykana w normalnych, zdrowych, rozwijających się gospodarkach. Dlatego no, to społeczeństwo samo musi dorosnąć do tego, żeby te podstawowe pojęcia ekonomiczne zrozumieć, pojąć, no bo niestety nie trafia to do społeczeństwa, trafia to. No cóż, taki klimat. Ja strasznie ubolewam nad tym, że to trafia do społeczeństwa, a nie te argumenty, które tutaj przed chwilą przytoczyłem. No, trudno, mówi się trudno, a my za to wszyscy płacimy. No zapłacimy niższym wzrostem gospodarczym, niewątpliwie, bo to co w tej chwili na przykład proponują, no niestety no PO proponuje kredyt 0%, PiS 2% dla kredyt budowlany, tak? Proszę Państwa, jak kredyt może wnosić 2% czy 0%, jeżeli sami podają inflację na poziomie 11,5%, to jak może być 2%? Proszę Państwa, to jest jakiś absurd. My za to wszyscy zapłacimy, bekniemy. Naprawdę, to się bardzo źle skończy, to się fatalnie skończy, ta błędna, obłędna wręcz polityka finansowa, polityka gospodarcza, to jest obłędna polityka, ja nie mam co do tego żadnej wątpliwości, a to się skończy tym, że młodzi Polacy, chcąc podnieść swój standard życia, żyć normalniej, na wyższym poziomie, jeszcze bardziej nagminnie będą wyjeżdżać z tego kraju. No i kto tu zostanie? Emeryci, renciści, ludzie schorowani, tacy ludzie jak ja na przykład, którzy opiekują się starszą osobą, wujkiem, bez środków do życia, bez żadnego wsparcia. No takie osoby tu zostaną, no i plus jeszcze ewentualnie, no nie wiem, z Bangladeszu, z Indii, chociaż i oni w końcu będą też chcieli więcej zarabiać, żyć godniej. No tak, tak to będzie, no niestety przy tej obłędnej polityce, proszę Państwa, tak to będzie. Ja nie mam żadnej wątpliwości, dzień dobry, witam, żadnej wątpliwości. Dlatego ja tutaj, gdy trwa ta jeszcze konferencja, ja przestrzegam, ostrzegam i upominam. Ten film znajdzie się na YouTubie, nieco dłuższy film, mam już nowszy sprzęt, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby nagrywać, żeby z Państwem nieco dłużej porozmawiać i przekazywać te bardzo, bardzo istotne informacje. Dziękuję za uwagę z pięknego Wejherowa, piękny dzień 7 lipca 2023 roku. Żegnam się z Państwem, trzymajcie się, na razie, cześć.